Dzisiaj pogadamy sobie o Triodzie 45, ale zanim to nie nastąpi, chciałbym komuś podziękować. Panu Wiktorowi za ten piękny radiodbiornik filipsa, Tak wygląda tylna ścianka. I panu Danielowi za kilka transformatorów. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy odcinek to opowieść o lampie 45. Jest to Trioda, która została zaprojektowana jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku. Film jest oparty na artykule z Vacuum Tube Valley, wydanie z 1999 roku z października. Materiały dodatkowe pochodzą z książki Seventy Years of Radio Tubes and Valves oraz Saga of the Vacuum Tube. Autorem oryginalnego artykułu jest Eric Barbour. Może zachodzić pytanie, po co omawiać triodę, która w tej chwili nie jest produkowana? Otóż nie. Jest firma, która podjęła się produkcji tej triody. Widzieliście ją na screenie, na samym początku filmu. Emission Lab ją produkuje. Także zobaczmy, czym zasłużyła się w świecie lampowym ta trioda. W laboratorium Lamp Westinghouse Electric and Manufacturing Company w Elmira, w stanie Nowy Jork, zespół inżynierów Wilsona stworzył UX-245 w czerwcu 1928 roku. Istniało oczywiste zapotrzebowanie na triodę która generowałaby większą moc niż lampa UX112A lub UX171A przy typowym zasilaniu anodowym występujących w radioodbiornikach bez wysokiego napięcia anodowego, jak na przykład w UX210 lub UX250. Używanie tych ostatnich lamp w trybie asymetrycznym Oznaczało intensywne filtrowanie napięcia żarzenia, ponieważ ich wymagania na napięcie 7,5 V zwiększało szum na wyjściu. Potrzebna była więc bezpośrednio żarzona trioda, która wykorzystywałaby stosunkowo niskie napięcie żarnika. Inżynierowie pracujący nad lampami do radioodbiorników akumulatorowych. Odkryli, że jeśli żarnik byłby zasilany prądem przemiennym, utrzymywanie niskiego napięcia żarnika minimalizowało składową magnetyczną brumu prądu przemiennego, która wchodziła w interakcję z metalowymi częściami magnetycznymi w lampie. Jako dobry kompromis wybrano napięcie 2,5 V dostosowane do niskiego poziomu szumów, a jednocześnie zapewniające odpowiednią temperaturę i emisję dla triody mocy. Choć niskie zniekształcenia lampy były znane ówczesnym inżynierom, dopiero w ciągu ostatnich lat XX wieku użytkownicy w pełni docenili walory dźwiękowe tej lampy, która była znana z późniejszego numeru typ 45. Jak na ironię, uznanie to długo po zakończeniu produkcji tego typu. Projekt. Jest to minimalna konstrukcja składająca się z pojedynczego żarnika w kształcie litery W i pojedynczej anody skarbowanego niklu. Powłoka tlenkowa żarnika zapewniała emisję wystarczającą do około połowy rezystancji anody UX-210, biorąc pod uwagę małą anodę. Umożliwiło to zastosowanie tańszego transformatora wyjściowego, co oznacza łatwiejsze nawijanie, niższe wzmocnienie 40%. I piątki, pozwoliło na zastosowanie jej w obwodach bez sprzężenia zwrotnego, podobnych do tych stosowanych z UX171A, jednocześnie wytwarzając więcej mocy niż z lampą UX171A. Głośniki dynamiczne weszły do szerokiego zastosowania pod koniec lat 20. XX wieku, ponieważ zapewniały znacznie lepszą charakterystykę częstotliwościową i mniej słyszalne zniekształcenia niż poprzednie głośniki magnetyczne. Niestety, dynamiczne przetworniki potrzebowały więcej mocy niż były w stanie zapewnić lampy 171A. Pomiędzy triodami 12A, 71A a 50 istniała różnica w wydajności, którą 45 doskonale wypełniła. Luźne tolerancje i konstrukcja przypominająca model 201 pozwoliły w pełni wykorzystać istniejące oprzyrządowanie, ponieważ włókno tlenkowe było chłodniejsze niż torowane włókno UX-210, siatka również była chłodniejsza, co umożliwiło zastosowanie drutu z siatki molibdenowej bez złocenia, aby zapobiec emisji wtórnej. UX-245 była z grubsza podobna do wcześniejszej i bardziej prymitywnej Western Electric 205D. Nigdy nie stworzono lampy, która miałaby parametry zbliżone do 45. Obecna reputacja działu inżynierii lampowej RCA jest nieskazitelna, szczególnie wśród japońskich audiofilów. Ironią jest jednak to, że Westinghouse zaprojektował i wyprodukował znacznie więcej typów odbiornikowych niż RCA, często na zlecenie RCA, jak w przypadku UX-226 i UX-227. Ja wiem, że to powinno się czytać UX, ale czytam cyfry po polsku, więc pozostańmy przy takiej wymowie. Będę czytał po angielsku tylko nazwę fabryk. Nawet ogromna fabryka GE w Kentucky, Cat Rat, przed 1945 rokiem zajmowała drugie miejsce obok Westinghouse. RCA kupiło wiele lamp od Westinghouse i zmieniało ich nazwę, zwłaszcza przed rokiem 1945. UX-245 była produkowana w wielu formach w różnych fabrykach. Acturus, to typ 145 w niebieskim szkle. Kenrad, National Union, Raytheon, w ich słynnej formie Faux Pilar, RCA, Spartan, tutaj nazwali ją 182, Speed, Sylvania, Triad, Tungstow, a inni twierdzili, że przed II wojną światową wyprodukowali własne odmiany u X-245 i albo Lamby 45. Niektórzy producenci mieli własne, unikalne numery dla swoich wersji, jak pokazano w tej tabeli. Cunningham oznaczał swoją RCA UX-245 jako CX-345, podczas gdy DeForest nazwał ją 445. Obudowa bomblowa albo kulowa, czyli ta bańka szklana, została wstrzymana w produkcji w 1932 roku. Od tego czasu wszystkie konwencjonalne 45-ki znajdowały się w bańkach typu ST14. Podobnie jak 12AX-7. Istniało tak wiele odmian, że pełne udokumentowanie pełnego katalogu prawdopodobnie jest niemożliwe. Niewiele wersji premium 45 zostało wyprodukowanych. Najbardziej znana była VT52, wyprodukowana przez firmę Tung Sol, głównie na potrzeby sprzętu wojskowego. VT52 miała żarnik 7,5 V, więc była oczywiście pomyślana jako zamiennik dziesiątki, a jednocześnie nie nadawała się do użytku jako zamiennik 45. W takim razie możemy powiedzieć, że nie istniała specjalna wzmocniona wersja lampy 45. Projektanci preferowali do takich zadań lampy żarzone pośrednio albo odmiany lampy 2A3. Speed 295 była typem 27 i 45 w jednej obudowie, pierwotnie zaprojektowaną do obwodów wzmacniaczy Loft White w tanich radiach stołowych. Z lat 30. XX wieku. Po wojnie nie wyprodukowano żadnej wersji modelu 45 serii Redma, ponieważ projektanci uważali ją już wówczas za przestarzałą. Wersja 45A została wykonana przez firmę Sylvania, wykorzystującą większą bańkę ST-19, co pozwoliło na chłodniejszą pracę. Ta wersja była najwyraźniej sprzedawana głównie przez firmę Sears pod marką Silverton i pod marką Colonial Radio. Była też bańka GT45, prawdopodobnie wyprodukowana przez mniejszą firmę produkującą lampy i obecnie rzadko spotykana. Najbardziej zabawnym faktem dotyczącym modelu 45 jest to, że w 1938 roku uznano ją za bardzo, bardzo przestarzały model. Nieefektywność mocy i kruchość 45, także innych triod żarzonych bezpośrednio, szybko wypchnęły ją z rynku. Była szeroko stosowana w komercyjnych wzmacniaczach nagłośnieniowych i szafach grających, aż do pojawienia się 6L6 w 1936 roku, stopniowo ograniczając rynek triodowych wzmacniaczy rozgłoszeniowych. Modele 45 były stosowane we wzmacniaczach Public Address przez większość głównych producentów, a nawet w zestawach wzmacniaczy sprzedawanych przez firmy transformatorowe takie jak Tovderson i UTC. Przed wojną określenie hi Delity było mało znane opinii publicznej. Dla przeciętnego użytkownika radia naprawdę dobre radio miało wbudowany gramofon, niekoniecznie lepszy głośnik lub mniejsze zniekształcenia. Główni producenci, tacy jak kilko odrzucali termin wysoka wierność w odniesieniu do swoich ekskluzywnych modeli, niezależnie od tego, czy takie radia faktycznie się do tego kwalifikują, czy nie. Jednak nawet wtedy kilka szalonych, prototypowych audiobooks budowało wzmacniacze triodowe z użyciem 45 i dużych systemów głośnikowych, wydając ogromne sumy, aż 100 dolarów za system monofoniczny, w czasie, gdy nowy samochód można było kupić za 400 dolarów. Dopiero po roku 1955 segmenty hi-fi stały się rynkiem dowolnej formy. Poza sprzętem nagłaśniającym do teatrów, przedwojenne domowe systemy audio są słabo udokumentowane, a sytuacja ta prawdopodobnie nigdy nie zostanie wyjaśniona. Do niedawna, gdy audiofile ekstremalnych konstrukcji asymetrycznych zauważyli wysoką liniowość modelu 45, jej jednym odbiorcą byli kolekcjonerzy radioodbiorników wymagających naprawy. Jej potężny następca RCA-2A3 był znacznie bardziej złożony i kosztowny, więc była znacznie rzadziej używana i tylko w niektórych topowych modelach radiowych i systemach public address. Nawet współczesne podręczniki o zabytkowych radioodtwarzaczach wspominają o UX245 tylko mimochodem, ponieważ kolekcjonerzy uważają ją za znacznie mniej ważną niż lampy głównego nurtu takie jak UX201A. Pomimo częstego stosowania, 45 w radioodbiornikach z lat 30. XX wieku obejmowało to niektóre modele Jackson Bell i model Filco90. Jednak większość projektantów radioodbiorników często preferowało pójście w stronę wysokiej wydajności. Weźmy dowolne radio zasilane prądem zmiennym z około 1931 roku i jest prawdopodobne, że na wyjściu będzie użyta lampa 46 lub 47, a nie 45. Jak na ironię, jeden z najcenniejszych i najrzadszych wczesnych radioodbiorników, zenit statosphere z lat 1934 38 wykorzystywał 845 w 75-watowym wzmacniaczu typu push klasy AB2 z równoległym stopniem mocy. Chodzi o to, że lampy były łączone równolegle w każdej gałęzi, jak tutaj jest 8 lamp. No to 4 na jedną gałąź puszkula. Dziwne miejsce na zastosowanie taniej triody, skoro Zenit w swoim topowym modelu mógł zastosować na wyjściu droższe lampy. Musieli dobrze znać ten model i cenić ją wyżej niż wydajną 47. EH Skatch zaczął preferować 2A3, chociaż ich wczesny model All Wave 12 roku 1929 do 33 korzystał z 45. A Lincoln Symphony 1933 używał czterech 45. Wszystkie bardzo drogie radia z głębi Wielkiego Kryzysu, wszystkie wykorzystujące najtańszą dostępną triodę mocy bez ujemnego sprzężenia zwrotnego Model 45 był również sporadycznie używany w sprzęcie testowym. Radio Bunton wykorzystywało ją jako oscylator RF, czyli wysokiej częstotliwości, w swoim słynnym mierniku 160AQ, który był produkowany od wczesnych lat 50. XX wieku. Mieli wybraną wersję 45 dla tego instrumentu, zwaną 102A, ale w zasadzie była to po prostu konwencjonalna lampacz ST45. Radioamatorzy bardzo lubili używać 45 jako nadajników Civilian Wave, ponieważ można je było wydobyć ze starych radioodbiorników i wykorzystać do produkcji kilku urządzeń radiowych przy użyciu części ze śmietnika. Sprzedano miliony egzemplarzy 45 i ich wariantów, począwszy od 1929 roku, aż do zaprzestania produkcji w 1959 roku. Możliwe, że 45 zostały wyprodukowane za granicą Ameryki po 1959 roku w ramach jakiegoś kontraktu, chociaż pan Erik Barbour nie był w stanie tego zweryfikować. W instrukcji lamp RCA RC19 z 1959 roku. Przedstawiono ją jako typ wycofany, wymieniony wyłącznie w celach informacyjnych. Od tego czasu stare zapasy były obfite ze względu na malający popyt, więc pozostawały dostępne przez kilka kolejnych lat. Jednak była to taka kładka dla pieszych, że często była niewłaściwie używana, a nawet nadużywana. Redaktor Vacuum Tube Valley dowiedział się, że w niektórych urządzeniach wojskowych w czasów II wojny światowej jako bezpieczniki zasilania prądu przemiennego stosowano 45 piątki. Czarnik bowiem stanowił bardzo ładny bezpiecznik 3 o odpowiednich właściwościach. Norm rate White donosi, że jego odbiornik stołowy World's Airline z 1937 roku, model 62-197, wykorzystuje lampę 45 jako prostownik napięcia polaryzacji lampy wyjściowej. Ciągły popyt na Radia z 45 spowodował, że niektórzy nieuczciwi dystrybutorzy zmienili nazwę chińskich 2A3 na 45. Jest to skrajnie głupia rzecz, a mimo to trwa. Jeśli kupisz dziś 45 od radioszak, najprawdopodobniej dostarczą jedną z tych błędnie oznakowanych 2A3, ochoczo dostarczonych przez nieuczciwego kontrahenta. Ponieważ pobór mocy żarnika w modelu 2A3 jest prawie dwukrotnie większy niż w przypadku modelu 45, spowoduje to przegrzanie transformatora w wielu starszych odbiornikach radiowych. Najpóźniej, od początku lat 60. Nikt nie zrobił prawdziwych 45, za wyjątkiem niedawno wznowionej produkcji w Czechach przez fabrykę Emission Lab. Testy. Ogólnie rzecz biorąc, triody 45 i jednoanodowe 2A3 cieszą się lepszą reputacją w zakresie czystego dźwięku przy małej mocy niż dwuanodowe 2A3. Fakt ten dał początek powszechnemu przekonaniu, że konstrukcja jednoanodowa ma jakąś magiczną właściwość. Redaktorzy Vacuum Tube Valley uważają, że jakość konstrukcji i tolerancja mają więcej wspólnego z liniowością niż z liczbą płytek anody. Po prostu łatwiej jest uzyskać lampę liniową, jeśli jest tylko jedna siatka w konstrukcji jednopłytkowej. Dwuanodowe 2A3 powstały ze względu na koszt i trudność w ustawieniu złożonego włókna żarzenia w postaci harfy we wczesnych jednopłytowych 2A3. W rzeczywistości podwójna anoda 2A3 bardzo przypomina dwie 45 równoległe. Problem ten dotyczył także i nadal występuje w modelu 300B. Model 45 miał właściwy rozmiar i odpowiednią skalę dla lampy jednoanodowej. Łatwe w wykonaniu, tanie i niezawodne. Test zniekształceń drugiej harmonicznej, przeprowadzony przez wakium typu odbył się przy napięciu 300V i prądzie 50 mA na anodzie. Pokazane w tej tabeli zniekształcenia. Przy odpowiednim napięciu ujemnym siatki są ułożone w kolejności rosnącego zniekształcenia drugiej harmonicznej. Wszystkie lampy miały zasilanie żarnika prądem stałym. Tutaj są jeszcze takie oznaczenia jak gwiazdka oznacza to dobry używany model BA bakielitową podstawę Met metalową podstawę. Lampy 205 wyszczególnione są osobno, ponieważ nie są porównywalne z powyższymi lampami, chociaż były popularne w Japonii we wzmacniaczach typu single-ended. Zostały one przetestowane przy napięciu 300 V i 30 mA i napięciu 4,5 V prądu stałego żarzenia. Średnio, w połączeniu z niektórymi testami, które były przeprowadzone wcześniej przez wakiem czy walej, możemy posegregować lampy, tak jak widzicie w tej tabeli. Uderzające jest to, że modele 45 radziły sobie równie dobrze jak modele 2A3, mimo że modele 2A3 mają znacznie większą moc wyjściową. Przy pozostałych czynnikach można było oczekiwać, że zniekształcenia 45 będą większe. Ich rezystancja anody jest około dwukrotnie większa niż w przypadku 2A3. Mimo to przy tym samym obciążeniu 3200 ohmów wyszły mniej więcej tak samo. To obciążenie jest trochę wysokie dla 2A3 na ich korzyść i trochę niskie dla 45. Proszę zauważyć, że przy 50 mA przy 300 V to bardzo trudne warunki pracy dla 45 i nie jest zalecane. Lepsze byłoby 225 V przy 50 mA. Słowem podsumowania, w Japonii, wśród kilku ekstremistów audio, czcigodny model 45 budzi wielką fascynację. Pomimo jej bardzo małej mocy, jej ekstremalna liniowość i powszechność na do niedawna, zapewniała tej lampie szczególną pozycję wśród purystów lampowych. Jednakże stare zapasy 45, czyli tzw. Tak modele NOS New Old Stock, są prawie wyczerpane. Cena detaliczna modelu 45 pewnie będzie rosła. Z tego co wiem, tylko jeden producent obecnie wytwarza tę lampę. Po nagraniu narracji do filmu znalazłem też chińskiego producenta 45. I zobaczmy, jak ją opisuje. 45 lat po wyprodukowaniu ostatnich amerykańskich lamp typu 45, IML była pierwszą firmą, która ponownie przywróciła tę lampę do produkcji w roku 2001. IML ma cztery oryginalne włókna w kształcie litery V, takie jak w starych lampach 45. Ta lampa ma w pełni oryginalne specyfikacje amerykańskiego typu RCA. Wszystkie krytyczne części są wykonane z twardego metalu, co zapewnia większą niezawodność i powtarzalną jakość. W lampach 45 firmy IML zastosowano złotą siatkę. Jakiś czas temu, także w modelu 45, dodano złotą siatkę do wszystkich lamp IML. Bardzo niewiele lamp NOS ją posiada. Jeśli spojrzysz na lampę w świetle słonecznym, zobaczysz złoty kolor drutu siatki. Złota siatka zapewnia lepszą stabilność polaryzacji, a lampy Emission Lab będą doskonale spolaryzowane od razu po wyjęciu z pudełka i nie zmienią się podczas eksploatacji. Cechy tych lamp wrzuciłem Wam w formie tablicy, także możecie sobie zatrzymać film i poczytać. Charakter brzmieniowy. Producent zdecydował się opisać charakter brzmieniowy tej lampy. Często jesteśmy proszeni o opisanie brzmienia naszych 45. Jeśli szukasz prawdziwego brzmienia triody, lampa 45 jest bardzo interesująca. Ważne jest, aby lampy i głośniki dobrze do siebie pasowały. Dlatego lampa małej mocy najlepiej brzmi z głośnikiem o wysokiej sprawności i odwrotnie. Najlepszy dźwięk 45 jest rozwijany przy bardzo słodkim pierwszym wacie. Model 45 nagrodzi Cię doskonałym dźwiękiem, gdy użyjesz systemów głośnikowych o wysokiej sprawności, zaczynając od 96 dB. Jednocześnie i tu pojawia się mankament zarówno wzmacniacza jak i lamp. Te systemy głośników o... Efektywności 100 dB, o także większej, sprawiają, że najmniejsze niedoskonałości będą słyszalne, a wzmacniacz musi wytwarzać jak najmniej przy dźwięku i szumu, to jest trudne. Kiedy myślisz o systemach tubowych i efektywności 108 dB, mocno podkreśla to ograniczenie konstrukcyjne lampi wzmacniacze. Szybkim sposobem sprawdzenia poziomu szumu zestawu wzmacniacz lampa jest zmierzenie sygnału prądu przemiennego ze wzmacniacza przy wyciszonych wejściach, ale z podłączonym głośnikiem. Wartość poniżej 3 mV przy ośmiomach jest dobrym osiągnięciem, a wzmacniacz, który ma poniżej 1 mV, można nazwać świetnym dziełem. Panowie z fabryki Emission Lab znacznie zmniejszyli szum i zniekształcenia wszystkich lamp dzięki nowej konstrukcji żarnika. Dokonano tego za pomocą prawdziwego fizycznego odczepu katodowego z żarnika, który jest umieszczony na zewnątrz ANOT, ale wewnątrz szklanej banki. W rezultacie zmniejszono poziom buczenia EML45, nawet. Poniżej poziomu buczenia lamp NOS. Resztę opisu możecie sami zobaczyć na stronie producenta albo dystrybutorów. Bądź co bądź, lampa nie jest tania, kosztuje ponad 1000 zł. To wszystko w tym filmie. Wspominaliśmy o tej lampie tylko dlatego, że miała pewne znaczenie w świecie audio i była przez długi czas niedoceniana, a nawet uznana za przestarzałą kilka lat po wyprowadzeniu jej na rynek. Ja sam chętnie bym kiedyś usłyszał, jak brzmi taki wzmacniacz z lampą 45. Niestety. Jest na razie to poza moim zasięgiem. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się.